Słuchajcie, chyba najładniejsza miejscówka, którą do tej pory odwiedziliśmy na tych naszych zawodach. Spotkałem Filipa, który tutaj jest dosyć często. Cześć Filip. Witajcie. Dzisiaj mówisz na naturalne kolory łowisz. Tak. Co według ciebie tutaj jest naturalne i jak to mniej więcej wygląda? Skupiamy się na okoniu głównie chyba, co? Okoń, tak. Poszukam, tutaj mam trochę rozgarbiarz, ale poszukam w tym pudełeczku. Naturalne kolory mam na myśli, że tutaj mam też... To jakiś motor oil, coś w ten deseń, czy motor właśnie oil nie? Też wchodzi w grę. Coś z tych właśnie kolorków. Coś takiego. I na takie dziś kolory miałem brania. Próbowałem dzisiaj na coś jaśniejszego. Dobra, ale jeżeli chodzi o wielkość, słuchaj, to... Bo to jest dosyć małe, ile to może mieć? 5 cm? To tak jest okej? Tak. Tak jest okej. Na okonia, moim zdaniem, dzisiaj jest taka pogoda, no wręcz aż bezrybna, bo... Ryby widać jakie są mało aktywne, są, żerowanie jest bardzo słabe. Byłem jeszcze wcześniej na Martwej Wiśle, na odcinku w Nowym Porcie, na kanale portowym. To właśnie branie miałem tylko na takie coś, a jak się dało znaleźć coś mniejszego w podobnym kolorze, na przykład jakiegoś twistera, małe kopytko z relaksa, to wtedy były dopiero brania. Bo zazwyczaj było tak, że najwięcej brań na taką, tego typu przynęta, albo na to właśnie, na takiego pajączka, to były brania w ten sposób, że złapał za przynętę i delikatnie ją ściągnął z haka. I wtedy trzeba kombinować właśnie z rozmiarem. Dobra, czyli może tak, pokażę wam co ja mam znowuż. Bo myślę, że się wstrzelę w tą kolorystykę. Coś się powinno znaleźć. Mam takie długasy, zobacz, ale to chyba nie, to nie. Bardziej by wychodziło, wiesz, coś chyba... Coś z tych choć coś z tych właśnie, tak, nie? Takich zieleni właśnie. Bo ten kolor... Dzisiaj jest słońce i ten kolor jest już za bardzo jasny, można powiedzieć, i już inny odcień niż ta zieleń. Okoń, jak wiadomo, jest rybą bardzo wybredną, jest drapieżnik, który ma swój zmienny nastrój, o różnych porach jest aktywny i dzisiejsza pogoda, czyli taka dosłowna lampa, bo inaczej tego nie można nazwać, bo chmur żadnych nie ma, tak. Wręcz aż narzuca nam, żeby łowić na właśnie takie ciemne, jakieś takie typowe brudasy. Dobra, a powiedz mi coś takiego, bo zawody mamy dzisiaj do godziny 20, czyli mamy szansę też złowić inną rybę niż okonia. Sandacza. Sandacz, głównie sandacz. Co na sandacza? I o której godzinie już przestawić się na sandacza? Na sandacza można się przestawić już w godzinach późnych, wieczornych, w późnych takich popołudniowych, kiedy popołudnie się już w zasadzie kończy. Mamy wrzesień, to słońce zachodzi gdzieś 19-20 i w tym przedziale czasowym można się już przestawić na sandacza. Do zmroku używać gum, nawet kolorów takich. Aha. I to nie jest za ciemny kolor na tą porę, bo miałem brania przed zmrokiem. Mam identyczny, tylko zobacz, z zielonym ogonkiem. Myślisz, że to coś da do przodu, czy raczej... Do przodu może nawet dać, tak? Bo jest celownik, a celownik wręcz aż na takiego sandacza, czy też okonia, bo okoń na, takiego, na takie coś też może wziąć, działa wręcz aż pobudzająco. Dokładnie, to jest guma 8-centymetrowa. Jaką główką jigową, bo tu rozumiem, główka jigowa już wchodzi w grę, jaką by się uzbroił? Główka jigowa, chodzi o na pewno o rozmiar haka. No. Hak, jeśli chodzi o hak, to na pewno 3-0. A ile gram? 10. 10 gram. To jest absolutny minimum. Tam dalej na marinie właśnie jest taka głębokość, że 10 gramów główka jigowa to jest absolutne minimum, bo no po prostu w grę chodzi duża głębokość. Dobra, ostatnie takie pytanie tutaj do takiego znawcy, no bo chodziliśmy, pytałem wszystkich, no i tutaj kolega zgodził się z nami porozmawiać, bo to też, wiecie, ciężko gadać do kamery. Gdzie tutaj jest dobra miejscówka na sandaczach? Na sandacze, jeśli chodzi o motławę, to tak jak wcześniej powiedziałem, właśnie marina. Marina. Gdzie te wszystkie tamte kanały schodzą do jednego miejsca, tam się kumuluje drobnica, sandacz tam w godzinach wieczornych, tych późnych, o których wcześniej mówiliśmy. To jest ta marina, gdzie się kończy woda morska? Nie, to nie jest ta marina. To jest ta marina, jak jest most obrotowy, tak. To idzie ten kanał w prawo. Może zróbmy to, zobacz. Tak. Tu mamy mapę dzisiejszych zawodów. To jest tutaj. Ta marina jest tutaj. Tutaj, bo tutaj widać na mapie nawet kładki, tak. Pomosty i tam są przycumowane różne środki pływające i o tej marinie właśnie mówię tutaj i miejscu tutaj, gdzie się te dwa kanały, że tak powiem, ze sobą łączą.
i te miejsce trzeba obłowić. Można od strony też tutaj żurawia na tym brzegu. Tak. I po prostu z każdej strony trzeba popróbować, bo jak wiadomo, można tylko zmienić trajektorię, że tak powiem, przepływu przynęty i może to dać. Dokładnie. A powiedz, czy w ogóle, bo dzisiaj mamy wodę morską, więc mamy, obawiamy ten teren i ten, natomiast czy tutaj w ogóle warto iść? Tutaj? Oczywiście. To jest Martwa Wisła i tutaj szansa jest na sandacza. O, właśnie. Taka szansa, że kolega już ma zaczep. Ty, no ale zielska nie potrzebujemy, słuchaj. Sałatka będzie. Sałatka, no. Czyli tutaj też sandacz, tu, w tym miejscu. Tak, Martwa Wisła w zasadzie na każdym odcinku. Zobaczcie, tu jest pięknie. Skończymy tutaj obławiać, to gdzie byś powiedział, że powinniśmy iść? Jak nie chcemy marnować czasu. Jeśli chodzi o konia, możecie pójść jeszcze w tamto miejsce, przy tamtym moście. Mhm. Ale tam, jak mówiłem, okonie wielkości dłoni, nie większe, jest tam szansa na bolenia. Tam przy boleniach najlepiej stosować przynęty powierzchniowe. Sam byłem ostatnio świadkiem, jak jeden wędkarz przyszedł, miał małego poperka założonego gdzieś w okolicach 5-6 cm. Zrobił jeden rzut i wyciągnął bolenia ponad 60 cm. Pięknie. Dobra, ale słuchaj, jak z gumą nie dam rady bolenia, co? Dorwać do bolenia. Powinno. Myślę, że powinno, tylko że boleń to już jest taka ryba, no, bardzo wybredna. Mhm. Jeśli chodzi o wybredność okonia, to naprawdę wymięka przy boleniu. No, boleń to właśnie bym bardziej celował w woblery. Mhm. Dobra, słuchajcie, ten materiał był nagrywany w zasadzie w ostatnie dni spinningu, bo jak wiecie, od 15 września do 1 marca, w zasadzie 1 marca już można łowić, czyli do ostatniego lutego. Natomiast zobacz tą naszą mapę. Jeszcze raz powiemy, zobaczcie, tu to jest odcinek wód morskich. Tak. Tu macie też wody morskie, natomiast to są wody spółdzielni Troć. Tak. Co byś mógł o tych wodach powiedzieć tak na szybko ludziom, którzy będą ten film oglądać no, pod koniec września? Gdzie może inaczej, pokaż palcem, gdzie by dało radę się coś złowić ciekawego? Chodzi o wody spółdzielni Troć. Ja tutaj złowiłem szczupaka, nie wiem, 66 cm, macie to na filmie tam u góry. W lutym. Natomiast co byśmy mogli jeszcze w tym roku złowić? Jeśli chodzi o właśnie wody spółdzielni Troć, tak jak pan właśnie powiedział tutaj cały ten odcinek, w zasadzie cały odcinek Motławy, jeśli chodzi o spółdzielnię Troć, jest atrakcyjny. I można złowić, tak jak wcześniej powiedziałem, i okonia, i szczupaka można. Z sandaczem już tak jest gorzej, bo właśnie chodzi o wody morskie, jeśli chodzi o sandacza. Mhm. No i boleń. Jest jeszcze fajne miejsce. Od momentu, kiedy się zaczyna odcinek morski, czyli tu most zielony. I w zasadzie... pomyliłem chyba. To jest wyspa. Tak, tak. Wyspa Spichrzów. I ten tutaj odcinek też. Tutaj te rejony. Słyszałem o garbusach. Ile w tym prawdy, to nie wiem, bo dużo osób, którymi się mijałem, opowiadały właśnie o garbusach powyżej 50 cm. Tylko że to już czas październik, listopad, późna jesień i ciepła zima. Mhm. Dobra, jakbyś tak na koniec mógł nam scharakteryzować ten okres właśnie jesienno-zimowo-wiosenny, żeby wybrać się na tą wodę spółdzielni Troć. Kiedy, jaki miesiąc, jaka ryba i może w którym miejscu? Jeszcze jakbyśmy mieli teraz scharakteryzować październik, listopad, grudzień, gdzie byś się wybrał? Jeśli chodzi o wody spółdzielni Troć, właśnie tak jak mówiłem, tutaj, bo tu jest kolejna marina i właśnie tutaj w rejonach tej mariny, w zasadzie jak ten odcinek na wodach spółdzielni Troć się kończy i zaczyna odcinek morski, to tam też można obławiać i to jest jedno ze skuteczniejszych miejsc, po prostu obfitych w dosyć dużego okonia. Dobra, mamy grudzień, powiedzmy, że nie jest jeszcze tak zimno, damy radę połowić, łapki nam nie zmarzną, gdzie idziemy? To ciężko powiedzieć. Okoń jesienią jest bardzo aktywny. Aktywny nie w takim sensie, że żeruje, agresywny jest, jak w ciepłe pory roku. Po prostu dużo się przemieszcza. A przemieszcza się dlaczego? Bo jego jedzenie też się przemieszcza. I to już od nas nie jest zależne. I trzeba po prostu szukać praktycznie na całym tym tutaj odcinku, właśnie nie licząc wód morskich, bo w tym samym czasie, kiedy łowimy na wodach spółdzielni Troć, na wodach morskich łowić nie wolno. I trzeba po prostu szukać wszędzie. Trzeba zmieniać przynęty. I kwestia, kiedy on zacznie żerować,
trzeba się po prostu wstrzelić w porę dnia, bo może być tak, że żerował z rana. My przyjedziemy właśnie po południu na ryby i nic nie będziemy mogli złowić, bo już po prostu tego żerowania nie będzie. I to jest żerowanie, to jest kwestia 15-20 minut. Ojej. I później jak ręką odjął, nic się nie dzieje. Dobra, wczesna wiosna. To mi się podobało. Tutaj trzciny są naprawdę bardzo fajnie. A twoja najlepsza miejscówka na wiosnę? Na wiosnę, szczerze powiedziawszy, wiosną tutaj nie miałem jeszcze okazji łowić. Ale z tego co wiem, to ten odcinek właśnie też w okolicach tych trzcin. Z tego co mówią moi znajomi, którzy tutaj bywają, są miejscowi i wędrują z wiosny. No dzisiaj jest 21 stopni, jest naprawdę bardzo cieplutko. To nie jest dobra pogoda chyba na ryby, co? No taka lampa właśnie, jeśli chodzi o drapieżnika, bo tylko na to się w zasadzie nastawiamy, no to raczej nie. Oko nie wręcz unika światła i dlatego szukamy w takie dni go w takich miejscach, jak takie mosty, różne takie zabudowania nad wodą, gdzie jest po prostu cieniu.